Jasnowie Zaskowski powiedział wprost: Wkurza mnie polityka na kolanach. To, że politycy są na kolanach przed światem przed Stanami Zjednoczonymi. Polscy politycy, to mnie wkurza, jak być tak naprawdę mocnym w Polsce, skoro politycy są tacy słabi. Tak mówi Jasnowidz Jackowski, no nieprawdopodobne słowa mówi wprost. Politycy nie mają charakteru, nieprawdopodobne słowa Jasnowidza Jackowskiego, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, Jasnowidz Jackowski, bardzo emocjonalny, sposób postu wypowiedział się na temat polskich polityków, co go wkur, wkurza, a miał mi powiedział wprost, że tutaj Polska jest na kolanach przed światem, Polska jest na kolanach przed Stanami Zjednoczonymi, jeśli chodzi o politykę, jest to polityka prowadzona na kolanach, a politycy nie mają charakteru i to tak naprawdę wkurza Jasnowidza Jackowskiego. Czy rzeczywiście Jasnowidza Jackowski ma rację, czy Polska może się czuć taka mocna, taka silna, czy my możemy dyktować warunki, czy może, możemy być równoprawnym, Partnerem, partnerem dla innych państw. No właśnie to jest tak naprawdę znak zapytania i w jakich sektorach Polska może być silna tak, żeby rzeczywiście mieć siłę na arenie międzynarodowej czy kartę przetargową. No tutaj Jasnowiz Zackowski mówi, że polityka prowadzona jest na kolanach, tak? Jeśli chodzi o świat, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. No, jeśli chodzi o na przykład o Stany Zjednoczone, to wiele państw prowadzi politykę na kolanach przed Stanami Zjednoczonymi, no bo jest to ogromne mocarstwo. Chociaż na dobrą sprawę, patrząc tutaj na przykład na zadłużenie Stanów Zjednoczonych, to jest to kolos na Glianych nogach, tak? Bo gdyby dzisiaj Chiny przyszły i powiedziały, sprawdzam, żądamy zapłaty wszystkich pieniędzy, które są winne Stany Zjednoczone, no to praktycznie Stany Zjednoczone są bankrutem, są nie. Tak. Na dobrą sprawę powinny zostać wcielone do Chin, tak? Przez to zadłużenie. No ale oczywiście takie coś nie ma miejsca, taki stan już nie ma miejsca. Natomiast, tak, jeśli chodzi tutaj o Polskę, no to Polska oczywiście prowadzi politykę na kolanach przed Stanami Zjednoczonymi, no bo jest to związane z tym, że Stany Zjednoczone to jest taki duży brat, który wesprze tak naprawdę Polskę w obliczu jakiegoś konfliktu, że wojska będą stacjonować w Polsce, a tym samym obronimy się przed jakąś wojną, tak? Pokutuje Taki mit, znaczy jest to po części prawda, ale kiedyś, kiedyś też nastąpi to przełamanie, że tam gdzie wojska stacjonowały, tam nigdy to państwo nie zostało zaatakowane. Tak, eee, jakby to była gwarancja bezpieczeństwa, że tam gdzie wojska amerykańskie stacjonują, to to państwo nigdy nie zostało zaatakowane, podbite jakby to miała być obawa, tak, innego państwa, że jakby za, zaatakowało, to by wytoczyło po, po, po wojnę też Stanom Zjednoczonym. No nie wiem, ale też trzeba pamiętać, że kiedyś nastąpi ten pierwszy raz. E, to jest jedna sprawa. Po drugie, sp popatrzmy sobie na historię. Wiemy, że jeśli chodzi o wielką historię, e, czy wielką Polskę, a historię, tak, świata, no to m, praktycznie zawsze te pakty porozumienia były nic nie warte. Na końcu wszystkie państwa odwracały się w stosunku do państwa polskiego i miały nas gdzieś, tak. Oczywiście były poszczególne państwa, które wspierały i tak dalej. Natomiast co do zasady, zamiast wtedy, kiedy Polska była atakowana wesprzeć Polskę, no to inne państwa odwracały się praktycznie, tak? Można powiedzieć, że to po trochę się dzieje teraz na Ukrainie, tak? No bo Ukraina mieliśmy aneks Krymu i inne państwa europejskie, tak, mówią, nie nie, tak Rosja nie powinna postępować i tak dalej. A mimo tego dalej, dalej toczą się działania regularne na wschodzie Ukrainy, nikt z tym nic nie robi. Co z tego, że przywódca Ukrainy jest za, z, zapraszany na szczyty ONZ, szczyty Unii Europejskiej, jak to jest tylko poklepowany po plecach? Nic więcej nic się nie dzieje, tak? Nie ma żadnych tutaj decyzji, które mogły wpłynąć na Rosję. Czyli Unia Europejska obawia się tak naprawdę Rosji czy konfliktu ewentualnego z Rosją. No i e, tylko może dyplomatycznie tak bym tutaj apelować, żeby nie dochodziło do zajęcia Krymu, a co już nastąpiło praktycznie. No właśnie, pytanie jest takie. Czy Polska może tak naprawdę dyktować warunki? Czy my jesteśmy mocarstwem, tak? Tu nie chodzi o mocarstwo w sensie pojęcia takiego dużego tak naprawdę państwa. Pytanie jest takie, no bo czy, czy my mamy jakąś potęgę? Czy jesteśmy potęgą pod względem gospodarczym? Pod względem jakiegoś wydobycia? Mamy jakieś surowce? Czy jesteśmy potęgą pod względem militarnym? No nie, tak? Więc no poniekąd Polska musi prowadzić taką politykę, więc jest do tego zmuszona, aczkolwiek Polska gdyby miała na przykład jakiś jeden sektor mocny, w, byłaby wybijająca się na rynku międzynarodowym, byłaby wtedy liczącym się graczem, tak, byłaby liczącym się graczem. Ja myślę, że Polska to nie jest jakby domena tylko Polski, bo tak samo jest z Czechami, z Węgrami i tak dalej. Natomiast tutaj mocniejszą pozycję w Unii Europejskiej czy na arenie międzynarodowej mają Niemcy, Włosi, Francja. No ale to wynika jakby z innych też czynników, tak? No zobaczmy sobie chociażby na niemiecką gospodarkę. To jest ogromna gospodarka, bardzo silna, potężna, tak? To jest mnóstwo produktów tworzonych w Niemczech, trafia na cały rynek, na całym świecie, tak? Już chociażby wspomnieć samochody. Francja też jest dosyć silną ma gospodarkę, chociaż ona tam ma różne kryzysy, natomiast w Polsce to zupełnie inaczej wygląda. Więc problem jest tego typu, że Polska musiałaby mieć jakiś sektor, który by był silny, mocny, tak? Albo przemysł zbrojeniowy, albo jakaś gałość gospodarki, albo jakieś surowce na to, na, tak mineralne czy surowce tak odnawialne, albo na przykład jakieś tutaj mocne wiodła Prym, jeśli chodzi o struktury Unii Europejskiej, czy NATO, wtedy rzeczywiście Polska mogła być liczącym państwem. Natomiast pytanie jest takie, czy polityka na kolanach, tak, no bo wiadomo, że polityka to też jest kompromis jakby dwóch stron, no, jedna strona musi pójść na kompromis, druga musi pójść na kompromis. Widzieliśmy to podczas ostatnich wyborów, że PSL praktycznie wystartował razem z partią za gdzie Kukiz się zarzekał nigdy, tam nigdy w życiu to PSL-u się nie połączymy, nie ma takiej opcji i tak dalej. Przychodzi trwoga, to można powiedzieć, że to do Boga, no chociaż tutaj no, to sformułowanie może nie do końca pasuje, ale yy, wiecie, jak jest o, tak naprawdę odniesienie, że przychodzi potrzeba, żeby w ogóle zakwalifikować się do Sejmu, mieć te 5% tego progu wyborczego, wtedy dochodzi do koalicji. Natomiast yy, tutaj właśnie yy, pytanie jest takie, najwa najważniejsze, w czym mogłoby być państwo polskie mocne na tej arenie międzynarodowej, żeby rzeczywiście było liczącym się graczem, tak? No bo też Polska nie może dyktować warunków Stanom Zjednoczonym, tak? To też jest tutaj jakby sytuacja kuriozalna. Natomiast też Polska powinna mieć silnych sojuszników, czy silne tak naprawdę tutaj wsparcie plecy, tak? Ale to wsparcie nie powinno być tylko poparte jakby sojuszami, ale na przykład kwestiami gospodarczymi. Na przykład Polska powinna brać udział w, w rurociągu gazowym, tak? Mieć jakąś pieczę nad tym rurociągiem, że przez nasze tutaj wody, tereny na, na, na dnie Wot Morza Bałtyckiego powinny przebiegać tak, żeby Polska miała jakieś działania strategiczne z punktu widzenia innych państw, żeby była liczące się. A skoro państwa polskie w wielu kwestiach nie liczy się na arenie międzynarodowej, w sensie takich, tak, no nie jest mocarstwem wielkim, nie produkuje jakiś broni i tak dalej, no to inne państwa naturalne jest, że nie liczą się w jakimś dużym stopniu z państwem polskim, tak? Także no, to jest skomplikowane. Natomiast niewątpliwie to też nie może być taka polityka, że praktycznie politycy z Polski przyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych, czy do innego mocarstwa i wszystko zrobią praktycznie to, co mocarstwo narzuci, tak, to, co praktycznie zaoferuje też. Politycy powinni mieć swoje zdanie, tak, Swoją tutaj swoje spostrzeżenie, jeśli chodzi o to, co jakby interes państwa polskiego, to powinno być przede wszystkim. Natomiast tutaj często jest tak, że polscy politycy jadą ze Stanów Zjednoczonych, widzą to wszystko, ten blicht, przepych, tak? Widzą tyle tutaj z agentów i, i jakby są z tym zafascynowani, jadą z Polski i zafascynowani są, natomiast zapominają o tym, że muszą twardo, tak naprawdę stąpać, twardo negocjować, jeśli chodzi o interesy Polski, tak? My coś damy Stanom Zjednoczonym, w zamian coś Stany Zjednoczone nam powinny dać, tak? Na przykład teraz kwestia była wiz, tak? Czy wizy były problemem jakby pierwszej potrzeby, palącej potrzeby, tak? Oczywiście wizy są bardzo fajne, to jest korzystne, tak? Natomiast trzeba pamiętać, że to są wizy jakby które zostały zniesione, te turystyczne, tak? No, mimo wszystko, dalej, jak ktoś chce pojechać do Stanów Zjednoczonych, to musi się ubiegać o kartę stałego pobytu. Teraz może wyjechać na pobyt do 90 chyba dni do Stanów Zjednoczonych bez wizy. Natomiast tutaj, na przykład, Polska, gdyby zaoferowała wsparcie Stanów Zjednoczonych w walce na Bliskim Wschodzie, no to Polska już będzie w koalicji tych państw zła, tak? Które na przykład które Iran by wpisał na te państwa wrogie w stosunku do Iranu? No bo zobaczymy, że na przykład Stany Zjednoczone. there. prowadziłyby wojnę z Iranem i zostałyby zaangażowane wojska polskie, tak? To, co na przykład jasnowiec Jackowski przewidywał, że wojsko polskie może być, tak, czy Polska zaangażuje się w wojnę na Bliskim Wschodzie właśnie przez Stany Zjednoczone, przez wsparcie Stanów Zjednoczonych. Pytanie jest takie, czy bilans strat nie będzie większy dla nas, tak, niż bilans zysków, jeśli chodzi o to zaangażowanie, tak? Być może Polska wtedy powinna się wycofać, powiedzieć, tak, popieramy was, Stany Zjednoczone i tak dalej, was działaniach, ale macie na tyle wystarczająco siły, że nasze wsparcie jest niepotrzebne, tak, no bo później to mogą dochodzić na przykład do zamachów terrorystycznych jako odwet właśnie Iranu, czy różnych grup tutaj powiązanych z, z właśnie, czy wspierających Iran w działaniach niepodległościowych i mogą dochodzić do zamachów terrorystycznych w Polsce I wszyscy będą się dziwić skąd te zamachy terrorystyczne, tak, a to właśnie może być tak naprawdę odbicie tego echa związane z tym, że Polska miałaby popierać Stany Zjednoczone, także no trzeba uważać i trzeba też uważać na te akcenty, jak się rozkłada jeśli chodzi o tą politykę międzynarodową. Natomiast to jasno widza tak naprawdę irytuje, tak? A więc, że ta polska polityka jest prowadzona na kolanach, że tak się dzisiaj praktycznie nie da, że trzeba być mocnym, silnym, żeby się liczyć w Europie. No a też trzeba mieć różnego rodzaju argumenty, tak, w rękawie, czy asy. No jakie te asy może mieć tutaj Polska? No to jest, to już politycy musieliby tak naprawdę zwrócić na to uwagę, tak, żeby rzeczywiście Polska była silnym. Państwem silnym krajem, tak, na tej arenie międzynarodowej. Natomiast rzeczywiście na dłuższą metę nie da się tak, tak prowadzić polityki, tak? Nie da, nie da się po prostu tak prowadzić polityki, no bo Polska też musi dbać o swoje interesy, tak? To, że polscy politycy prowadzą tą politykę na kolanach, no to na pewno to jest, tak, tutaj duże mocarstwa, duże państwa, no to mówią, że świetnie, pa, państwo polskie jest takim tutaj sojusznikiem, ale w momencie, gdyby doszło do wojny, to pewnie tutaj te, ci sojusznicy duży by się wycofali, tak? By powiedzieli, nie, nie, my się nie angażujemy w tą wojnę, w ten konflikt, tak? Założę się, że gdyby była taka sytuacja, żeby Rosja zajęła Ukrainę, to na przykład podeszłaby pod granicę Polski, to prędzej by wojska amerykańskie wycofały się z Polski niż by rozpoczęły walki, tak, żeby Stany Zjednoczone poparły praktycznie Polskę w wojnie. tak. Załóżmy, że na przykład Rosja chciałaby zaatakować Polskę, no to i wojska amerykańskie miałyby tutaj pomóc. To wątpię, tak? Wątpię. Wojska amerykańskie stacjonują, póki jest bezpiecznie. Gdyby doszło do wojny, to pewnie by się wycofały. Zobaczmy sobie sytuację, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, tutaj co miało miejsce w Turcji, tak? A więc Stany Zjednoczone tam popierały Kurdów, szły ręka w rękę. W momencie, kiedy Stany Zjednoczone wycofały się, to automatycznie Turcja zaatakowała Kurdów, tak? A przecież było to oczywiste, że w momencie, kiedy Stany Zjednoczone przestaną popierać Kurdów, no to praktycznie Kurdowie pozostaną sami sobie, mogą zostać bardzo szybko zaatakowani, a tam przecież jeszcze były na terenie Kurdów, tak, były te więzienia, gdzie byli przytrzymywani ludzie z państwa islamskiego, tak, którzy prowadzili właśnie te działania terrorystyczne. No i teraz Kurdowie, którzy rzucili wszystkie praktycznie siły po to, żeby walczyć z, Tur z, z Turkami, no to praktycznie ci ludzie z tych więzień, więzień mogli opuścić te więzienie, przedostać się później do Europy, do innych miejsc i teraz może doch dochodzić do zamachów terrorystycznych. Taki jest na przykład scenariusz przedstawiany. Także, no to są szokujące sytuacje, jeśli chodzi o sytuacje międzynarodowe, jeśli chodzi o scenariusz. Natomiast niewątpliwie Polska powinna wypracować sobie w jakimkolwiek sektorze e, takie kluczową pozycję, tak, kluczową pozycję na arenie międzynarodowej, żeby to była karta przetargowa, no bo tak, te inne mocarstwa są silniejsze, mocniejsze, tak. No tu jeszcze na przykład nie bierzemy w ogóle pod uwagę Chin, tak? Chiny, które są mocne nie tylko jeśli chodzi o gospodarczo-finansowo które mają ogromne nadwyżki finansowe. Gdyby na przykład Chiny chciały, to by mogły dzisiaj kupić tak, praktycznie spłacić poszczególne państwa kupić poszczególne zadłużenia przejąć kontrolę. Tak więc państwo polskie musiałoby mieć siłę w jakimś sektorze. Wtedy ta polityka nie byłaby prowadzona na kolanach, bo samo tak naprawdę to, żeby był jakiś polityk, który byłby pyskaty, jechałby do Stanów Zjednoczonych do Waszyngtonu i by się wygrażał jako to Polska nie jest silna, mocna i tak dalej. Natomiast nie miałby argumentów w rękawie, tak samo wykrzykiwanie namownicy gdzieś w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie, w Białym Domie, że Polska jest silna, Polska będzie walczyła, że Polska nie, nie, nie podda się i tak dalej. No ale później w praktyce, jak to będzie wyglądało, tak? Także to muszą być jakby konsekwentne działania. Natomiast no tutaj zawsze widać, jak, jak politycy jadą do wielkich mocarstw, do wielkich państw, to zawsze to jest taki wielki brat, tak? My jesteśmy tym słabszym, biedniejszym bratem, tym kopciuszkiem i jedziemy do wielkiego brata. A to nie do końca tak to zawsze powinno być, bo te wielkie państwa to też mają ogromne problemy, zmagają się z ogromnymi problemami, tak. E, tutaj też mają to nie jest tak, że jak jest duże mocarstwo, to tylko jest sama korzyść. To też jest ogromny problem, o problem, problem, jeśli chodzi o gospodarkę, utrzymanie polityki, ewentualny płucz, tak? E, rozłam, e, inne państwa też mają chrapkę na to, na to mocarstwo. Także e, czasami lepiej być takim mniejszym państwem, a mieć swoje silne argumenty, niż miała e, no, e, Polska na przykład tutaj e, praktycznie dorównywać do tych największych mocarstw. Tak? No, bo między tymi największymi mocarstwami cały czas trwa wojna, wojna dyplomatyczna, jeśli chodzi o dyplomację, jeśli chodzi o wywiady wojskowe, no i też wojna, jeśli chodzi o gospodarkę, wyniszczająca często, tak. Na Polska takim silnym mocarstwem nie jest, tak? Takim silnym nie jest mocarstwem. Oczywiście to nie oznacza, że mamy jakieś kompleksy, że jesteśmy gorsi, natomiast musimy znać tak naprawdę swoje miejsce w szeregu, tak? Najważniejsze, żeby politycy działali na, dob na rzecz dobra państwa polskiego, tak? Żeby to państwo, państwo polskie tutaj rzeczywiście to dobro było realizowane, tak? Przecież mieliśmy sytuację chociażby z akta, a więc tą ustawą 447, ogromne roszczenia żydowskie, które gdyby zostały zrealizowane, one zostały zostały przyjęte przez kongres amerykański, gdyby zostały zrealizowane, no to jest bankructwo państwa polskiego, no nie ma co się oszukiwać, no byśmy musieli chyba wybudować trzy albo pięć mennic dodatkowych i drukować pieniądze całymi dniami na trzy zmiany, żeby takie pieniądze zwrócić, tak, więc tutaj nie potrzeba wojny, bo można praktycznie państwo wykończyć finansowo gdyby przyszło jakiekolwiek no bo teraz w Stanach rządzi Donald Trump, a załóżmy, że Donald Trump straci tak naprawdę prezydenturę, prędzej czy później przyjdzie inna partia do władzy, inny prezydent i na przykład ta ustawa 447, ona została przyjęta w Stanach Zjednoczonych, tylko nie została zrealizowana. Gdyby została zrealizowana, no to praktycznie jest bankructwo do państwa polskiego, tak? To są tak ogromne pieniądze. No właśnie, i to jest najwa najważniejsze pytanie, tak? Jak polscy politycy na przykład, co robią w tym, żeby zabezpieczyć się przed tym, żeby taka ustawa nie miała miejsca, tak, żeby ona nie została zrealizowana przed innymi działaniami, na przykład był taki poseł z partii Kukiza i to rzeczywiście Kukiz realizował, że chciał, to był ten projekt nawet przedstawiany w Waszyngtonie na tle Białego Domu, projekt właśnie ustawy w Sejmie, która właśnie by blokowała tą ustawę 447, tak, w Polsce, a ta ustawa w ogóle nie trafiła do głosowania, ona trafiła do zamrażarki, w ogóle nie nie, nie, nie doszło do, do, do jej przegłosowania. No i teraz pytanie: tak, jak politycy dbają tak naprawdę o interes państwa polskiego, tak, no bo. Czy myślimy tu i teraz tylko, a dobra, bo teraz Trump rządzi, to on 447 nie ruszy. E, to też nie jest takie polskie, proste, e, tak, no, bo, ale wyobraźmy sobie, że Trump nie musi tak naprawdę rozmawiać w, z Polską, w, w, jeśli chodzi o 447, czy inny przywódca, czy inna partia, bo tak naprawdę partia polityczna, czy przywódca, Stanów Zjednoczonych, jakikolwiek by był, wystarczy, że przyjdzie z tą ustawą do Unii Europejskiej i powie, że Unia Europejska powinna to wymusić na Polsta. Wiemy, że prawo polskie jest dostosowane do prawa w Unii Europejskiej, nadrzędnym prawem jest prawo Unii Europejskiej, więc jeżeli Unia Europejska wprowadziłaby to, że ta ustawa 447 ma być zrealizowana, no to praktycznie to oznacza, że państwa, państwo polskie musiałoby też to przyjąć, się zrealizować i to jest bankructwo do państwa polskiego, tylko to też Unia Europejska nie, nie na korzyść byłoby dla niej, bo wtedy bankructwo państwa polskiego by okazało się, że Unia Europejska znowu musiałaby pomagać finansowo państwu polskiem, polskiemu, a też państwo polskie jest przecież płatnikiem netto, już zaraz od 2020 roku będziemy więcej płacić do Unii Europejskiej niż wyciągaliśmy, więc Unia Europejska byłaby niezadowolona z tego faktu, tak? No bo musiałaby finansowo pomóc państwu polskiemu, a mało tego nie odzyskałaby żadnych pieniędzy, składek z tytułu członkostwa państwa polskiego w Unii Europejskiej. Także no to są zależności, korelacje różne, dziwne, tak? Ale to jest polityka. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Napisz też w komentarzu, czy zgadzasz się z tym, czy rzeczywiście polityka państwa polskiego jest prowadzona na kolanach, że politycy nie mają charakteru, tak, że właśnie jeśli chodzi o te działania, że trzeba być silniejszym na arenie międzynarodowej, tutaj, żeby rzeczywiście sobie dać radę na tej arenie politycznej. No ale mówię, no, to też trzeba mieć jakieś argumenty, tak? Trzeba mieć tutaj te, te asy w rękawie. No, Ukraina. Ukraina, na przykład prowadzone są działania regularne na wschodzie Ukrainy, wszyscy o tym wiedzą. Unia Europejska apelowała, na to apelowało. Natomiast też Unia, Europe... Unia Ukraina nie jest we wszystkich strukturach tej europejskiej, tak? Więc nie do końca tutaj przywódcy muszą, czy mają obowiązek jakby wspierać Ukrainę. Mogą oczywiście dyplomatycznie, ale to jest za mało. A Krym, aneks Krym, o tym praktycznie wszyscy wiedzą. To wszystko funkcjonuje. No i dalej, dalej jakby nikt nic z tym praktycznie nie robi, tak? No a wiadomo, że dla Rosji to jest jakby istotne z punktu widzenia strategicznego zajęcie Krymu, no bo to jest dobra baza wypadowa, przystanek wypadowy dla okrętów marynarki rosyjskiej, marynarki wojennej rosyjskiej. I tak samo tutaj może być z Polską. Gdyby Polska została zajęta, tu nie chodziłoby nawet o cel, na przykład dla Rosji czy danego mocarstwa, ale to byłaby, dobra baza wypadowa, bo to jest dostęp do Morza Bałtyckiego, to jest też jakby dostęp do Niemiec i na kolejne państwa. Więc jest to, państwo polskie jest istotne z punktu widzenia strategicznego, no jak serce w tej w właśnie w środku tej Europy. Pamiętajmy, że jeśli chodzi o tę, czy drugą wojnę światową, tak, czy Hitler chciał tutaj zniszczyć, czy zająć Polskę, to przecież Polska dla Hitlera nie była jakby korzystna z punktu widzenia, o tu jest jakieś bogactwo i tak dalej, tylko on chciał iść dalej, chciał iść dalej na Rosję, chciał iść dalej, zdobywać kolejne państwa, a państwo polskie było tylko przystankiem, tak, czyli my jesteśmy taką przygryzką, można powiedzieć, jeśli chodzi o te rozgrywki międzynarodowe, jeśli chodzi o tę wojnę, a właśnie o to chodzi, żeby politycy byli silni, mocni, żeby zabezpieczyli interesy państwa polskiego, żeby właśnie jakieś państwo nie miało chrapki na państwo polskie, tak, no bo zaatakuję, bo będę chciał już dalej, tak, kolejne państwa praktycznie zaatakować. I właśnie o to chodzi, że to jest siła polityku, żeby tak zabezpieczyć państwo polskie, żeby nie było pożarte, tak, w, w tych aspiracjach jakiegoś przywódcy, który dojdzie kiedyś do władzy w jakimkolwiek kraju na świecie. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam, zostawcie subat, cześć.